sobota 9 lipca witamy w programie działacz w terenie, wybraliśmy się do Wysokiej Koło Łańcuta na mecz ćwierćfinałowy o Puchar Wójta Gminy Łańcut a moim gościem jest Łukasz Gawel trener drużyny Arki, Arki Albigowa witam Łukasz, witam serdecznie na początku gratulacje za awans do A klasy grupa Łańcut w końcówce sezonu udało wam się wyprzedzić zarówno Jawor Krzewienice i Dąb Kosina jak ten zakończony sezon będziesz wspominał? No muszę powiedzieć szczerze, że atakowaliśmy tak troszkę z dołu, bo y, przyjąłem sezon w zimie, Arka była na piątym miejscu. No i tak szczerze nie było jakiejś wielkiej presji na awans, ale z drugiej strony zdawałem sobie sprawę, że no, potencjał jest i nastawiliśmy się na walkę od początku. Mieliśmy pierwszy ciężki mecz w Krzemienicy, który udało się wygrać. Później, nie ukrywam, troszkę takie mecze były... Y, słabsze, mieliśmy moment przestoju. Generalnie no tylko jedna porażka w rundzie, dlatego no, no muszę, muszę, być za, muszę być zadowolony z postawy chłopaków w końcówce sezonu, zwłaszcza tutaj zmobilizowali się, stanęliśmy na wysokości zadania no i cel, cel osiągnięty. Dzisiaj wygrywacie 4-2 z drużyną Orzeł Wysoka. Jak te mecze opuchar Puchar Wójta Gminy Łańcuch traktujecie? No Bardzo prestiżowo, bo z tego względu, że już jeden prezent tutaj e, lokalnej społeczności zrobiliśmy na dwudziestolecie, przypadające w tym roku. Udało się awansować do, do, do wyższej klasy rozgrywkowej. No i uroczystości tutaj 23 lipca, na które serdecznie zapraszam, e, już, już z naszym udziałem mogę powiedzieć, bez względu na, na, na wynik półfinału. No i celujemy, celujemy tutaj, żeby się przede wszystkim godnie zaprezentować i, no i zgarnąć trofeum. Jeżeli się nie uda, no to nie będę tutaj miał jakichś pretensji do chłopaków, ale, ale impreza u siebie, więc myślę, że damy z siebie wszystko. W ostatnich dniach na waszym profilu pojawiła się informacja, że przedłużono z tobą kontrakt. E, powiedz mi, jakie są przygotowania do nowego sezonu już w A klasie? Kontrakt to może za, za duże słowo, ale jak to się mówi umowa to najlepszy przyjaciel trenera. Też z tego założenia wychodzę. Nie tutaj zaufanie ze strony zarządu. Tutaj to działa w obie strony nie mogę złego słowa powiedzieć. E, współpraca układa się, się doskonale. No, przygotowania zaczęliśmy w sumie już w tym tygodniu. Mieliśmy lekki rozruch właśnie przed dzisiejszym meczem. No i teraz już zaczniemy normalnie dwie, dwie jednostki treningowe w tygodniu, plus mecze sparingowe, weekendowe i, i na tygodniu również mamy, mamy zaplanowane kilka, kilka gier w sumie. sześć bodajże 7, 7 gier kontrolnych przed startem rozgrywek mamy. Będzie też parę nowych twarzy, chcę chce zgrać zespół, bo wyższa liga to już, to już troszkę wyższe wymagania. Jakieś wzmocnienia przed sezonem? Nazwiska, czy albo przynajmniej na jakich pozycjach szukacie nowych zawodników? No już dwóch nowych zawodników dzisiaj miał okazję się zaprezentować. Jeden stoper i, i środkowy pomocnik. Natomiast muszę powiedzieć, nie chcę tutaj rzucać nazwiskami. Ja myślę, że osoby, które się interesują i śledzą doskonale wiedzą, kto zasilił, kto grał, kto jeszcze się jeszcze się pojawi. Na ten moment mamy już pięciu nowych zawodników i, i zobaczymy, jak to się ułoży. Nie chcę też przesadać, mamy tutaj dużo zdolnej młodzieży, też chciałbym im dać szansę się, się, się pokazać w przyszłym sezonie. I, a mówię, runda jesienna nas przede wszystkim zweryfikuje, i tutaj już potem w zimie będziemy myśleć, co dalej. Dzięki Łukasz za rozmowę, a ja Was zachęcam do. Obserwowania mojego profilu Adam Anestryk, działacz sportowy. Dziękuję.